Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Czeko. Jak widzicie, znowu znajdujemy się na serwerze testowym. Od razu przepraszam za mój głos, bo jestem przeziębiony troszkę. Także będę czasem wyciszał mikrofon, będę tak, jeśli już będę tak kaszlał, snifował i tak dalej. Od razu zaczynamy z grubej rury, od razu na linii, ponieważ miałem pewne problemy z nagrywaniem, także nie mogę od razu odpalić. Nie wiem, czemu mam takie dropy od razu. Muszę tutaj... Aha, dobra, już wiem czemu. Okej, okay, tu wszystko powyłączamy. Hoplay. Okej, okay, powinno być lepiej teraz. O kurwa, co jest? Okej. Okay. Zagram sobie Chronosem dzisiaj na solo. Ktoś tam z Rig, nie pamiętam już dokładnie niku, zrequestował, żebym zagrał Apekiem. No to zagram Chronosem na solo. Przeciwko nami jest Chuck. Wywalili z gry te dwa najbardziej OP itemy startowe, czyli ten Scepter i ten cały Runestone. Trochę pobalansowali grę. Postarali się balansować, bo jej boli, boli. Dobra. Zmienili teraz w tym patchu, w tym PTS-ie, to, że midcampy spawnują się dopiero w trzeciej minucie, nie od początku. Nie spawnują się od razu od początku, tylko dopiero w trzeciej minucie, także to jest dość duża zmiana. Nie zaczyna się od razu na midcampach, tylko zaczyna się od buffów, to jest dość dziwne. Ale troszkę będziemy go pałkować pod tą wieżą. O kurwa mać! Musiałem zultować, żeby wyjść z tego. Cało. Shit. Dobra. A! Money! Nie mam money, help! Dobra, jakoś wyszedłem z tego ganka, chociaż nie mam ulta już. Dobra, muszę zdupcać, bo oni mnie to zabiją. Ona mnie to zabije teraz. Thanatos nie przyjdzie pomóc. Będziemy budować Warlock Sash od razu na początek, żeby się nastakować. Cofnę się pod wieżę, bo się boję, że mnie zabije. Dobra, cofamy. Aegis od razu, hoplay. Na manę nie biorę. Wezmę wardy zamiast tego, bo zaraz będę miał blue. Także już widzimy tutaj Agni zabija nasz, dobrze. Widzicie, już Bumba wraca do gry. Stanę za to jak spacznie. Nie dostałem. Tak myślałem. Teraz trzeba być przy tym, jak chce się dostać expa. Cyklopy zabiły Nemezis w dżungli, fajno, fajno. Ej no halo, a mi nie przyjdziesz pomóc zrobić tego blue, no co za burak. Cofnął się, niedobrze, tak to byśmy już mieli blue, ja bym nie musiał tracić tyle HP. Przepraszam najmocniej. Jak mówiłem, jestem przeziębiony. Straciłem połowę wave'a, bo musiałem redukczyć się z tym blue. Ustawię Savarda. Dobra, tu dostaje dość sporo damage'u ten Chuck ode mnie. Nie powinien tak grać według mnie. Teraz mogę go zdajwować. Dobra. A, zabiłem go!
Złapałem ciula. Elegancko, elegancja Francja. Czeku Grito, kurwa, jeśli dostanę ganka, jest po mnie. Ale z tego co widzę, Nemesis zabija na duo, że jeszcze zostanę tutaj troszkę. Nie mamy supporta, to jest też jedna wada tutaj. Oni mają Sylvanusa, a my supporta nie mamy znowu, bo się zaś nie dogadaliśmy. Także kapa. No i już tu bulldupują na czacie, widzę. Odpalam cały czas na zegarze, na pierwszej części zegara, bo chcę HP sobie zregenerować oczywiście, nie? O, jestem z powrotem. Don't go full potato. Nie będę maksował ulta, bo tylko się cooldown zmniejszy. Co ten czak buduje? Buty na razie. Złapał to? Serio? Lag. Tylko zabić. Oh, you gotta be shitting me, man. Aż go elegancko. Tak tego nie wygramy bez supporta. Dobra. Idę po ten. Posaż. Spanikowałem, fuck my life. Fuck. Zjebałem z tym ultem strasznie. Plus lazy bug, tak kupuję. Popatrz teraz na buty, tutaj daje 30 magical power, 15 cooldown reduction, 18% movement speeda, a tu daje 60 magical power, popatrzcie jaka różnica. 25 many i plus nie daje już penetracji, te buty już nie dają wam więcej penetracji. Ale za to jaką dają wam różnicę many i dup na ten, chociaż ja myślę, że nadal cooldown reduction jest lepszy. Także wezmę buty na cooldown. O Jezus Maria, not good. Fidują duo, także Agni zinstalokował Mida. Także co zrobisz? Źle odpaliłem, fuck. Widnięty już jest, wow. No, to nie będzie dobra gra w ogóle. Zbuffowali także atak speed buff. Teraz już nie daje tylko atak speeda, tylko daje wam jeszcze ten. Zależy czy jesteście AP czy AD, to daje wam jeszcze trochę tak jak Redzik, tylko mniej. Daje wam jeszcze powera, tylko troszkę mniej. Chodź tu prytku, czemu mi się tak przybliża? I walk in darkness. Zjebałem, za źle odpaliłem zegar, kurwa. Ultuj. Nie chcę ultować tutaj jeszcze, dopóki on nie zultuje.
chcę jeszcze pograć. Come on, nagrywam to, koledzy. Nie go, tu może Nemezis przyjść, chociaż on teraz z nami idzie. Ale ból dupują, ja pierdolę. Magical Penetration, Physical Protection, Magical Power, ten hełm jest fajny. No ale biorę teraz Witchblade, chociaż Witchblade już nie daje wam więcej tego. A movement speeda, to jest kapa troszkę z tym. Dla mnie przynajmniej teraz. No ja pierdolę, 7-0, wow. Ojej. No niestety taka gra, co zrobisz? Serio? Kurwa, nie trafiłem! Jaki ze mnie pajac! Tak spierdolić. Dawaj, idziesz tu? Jaki burak, kurde, takie bejteryny. Bejteronis, bejteronis! Bejteronis, hahaha, bejteronis. Zbejtowałem go ładnie. Dał się zbejtować jak taki nubek. Dobra, zostawię sobie jeszcze hashtag one more wave, czeko jest about to die. Co jest z tą dwójką? No. Dobra, może zacznę biegać już. Team mnie potrzebuje. Patrzcie, tu jeszcze movement speed jest, a tu już nie ma. Dziwne. Fiderzy 1-3, 1-5, 1-6. No, nie ma ładne staty, tylko. No, znaczy, bo zabija, nie? Ojej. Głos zależy ode mnie. Nagrywamy jeszcze, czy? Gra fajnie. Dobra, teraz z tym Ahmazenko pogram. Zobaczmy, jak jest nafidowany. O kurwa, jak on boli, ja jebie. No jeszcze pogramy sobie chwilę. Jeszcze sobie chwilę pogramy. O, płacz. Płacz. Tego Agniego przegraliśmy, bo zinstalokował. No, to się nie wyszło, kolego. Wow, jak on zabija.
19 level, wow. No to co, speed push, nie? Kappa. Idę po moje blue. Aha, miałem Aegisa. A, wow! W tej wieżyce nic nie robię, lol. Co ty dupcy z kolego? Tak, go dosz. Cancel that. Cancel that! Mi tarpiów nie ma. Ostatnio taki sam mecz był. Tylko, że... tym Zeusem. Źle odpaliłem zegar. Pierdalać. Więc... Jak nie grać Smite'a? Proszę bardzo, Agni Avk. O Jezus Maria. Chore, chore. No, można F6 chyba, już nie da się. Tragedia, moi drodzy, jak nie grać Smite'a? Ręce opadają, moi drodzy. Ręce opadają. Wypierdalaj. I wyszedł sobie, nie? Pewnie. Także dzięki wszystkim za obejrzenie, wiem, że nie było co oglądać w tym meczu, no ale, no co, chcę wam pokazać jakiś content z nowego tego, nie, z nowej mapki, także myślę, że teraz ten content z PTS-ów będzie się pokazywał na bieżąco, także dzięki wszystkim za obejrzenie, trzymajcie się, hoplej!